Szukamy brakujących elementów. To musi być tutaj. Tak, coś tu jest. Wiele osób powie wam, że Tesla był największym wynalazcą w historii Ameryki. Prąd przemienny, silnik elektryczny, świetlówki, rentgen. To Tesla utorował nam drogę do tych udogodnień. Połączył kilka swoich wynalazków i stworzył z nich superbroń. Nazwał ją promieniem śmierci. Dziś analityk wojskowy, musimy obejść kilka przeszkód. Historyk i znawca wynalazków Tesli, zbudujemy promień śmierci. Odsłaniają tajemnicę być może największej akcji dezinformacyjnej XX wieku. Trzeba kopać głębiej. Hitler zlecił zamordowanie Tesli? Jeśli coś nawali, będzie wybuch. Przenosił się z jednej pracowni do drugiej. Zostawił ślady na całym świecie. Same szczątkowe dane. Czy to opublikowano? Czy Tesla stworzył pierwszą superbroń? Czy zginął z jej powodu? Tesla. Niebezpieczny umysł. W dzisiejszym programie przedstawimy sylwetkę Nikoli Tesli, tajemniczego geniusza, który wynalazł XX wiek. Był wizjonerem, potrafił wyobrazić sobie działanie urządzeń, zanim je stworzył. Był wynalazcą, który zrewolucjonizował przemysł, ale którego pomysły często były kradzione. Ktoś zarabiał na patencie już dawno zgłoszonym przez Teslę. Przedstawimy człowieka, który z wiekiem stawał się coraz bardziej skryty. Podobno szyfrował notatki na wypadek, gdyby wpadły w niepowołane ręce. W programie będącym wprowadzeniem do nowego serialu dokumentalnego. Amerykańska sieć energetyczna jest technicznym cudem. Budowany przez ponad 100 lat złożony system elektrowni i stacji transformatorowych wykorzystuje ponad 700 tysięcy kilometrów linii przesyłowych wysokiego napięcia. Energia wytwarzana jest w miejscach takich jak to. Oto wodospad Niagara, gdzie mieści się największa elektrownia wodna na wschodnim wybrzeżu. Ten pomruk, który słychać, to energia. 115 tysięcy voltów. Ta technika nie istniałaby, gdyby nie buntowniczy geniusz Nikoli Tesli. Tesla pomógł zbudować fundamenty naszej energetyki. Niezwykła kariera Tesli zaczęła się w 1884 roku, kiedy młody Serb wsiadł na statek płynący do Stanów Zjednoczonych. Przypłynął z tobołkiem ubrań i 4 centami w kieszeni. Wkrótce po przybyciu spotkał się z Edisonem. Jeden z najsławniejszych wówczas wynalazców na świecie był pierwszym, który zatrudnił Teslę w Ameryce. 28-letni Tesla przybył do pełnej optymizmu Ameryki, która przeżywała okres gwałtownego rozwoju. Pomimo przemysłowego boomu, ciemności wciąż rozjaśniały świece i lampy. Choć istniały już wynalezione przez Edisona żarówki, to nie mogły one działać bez prądu. Edison chciał zastosować system prądu stałego. Wyobrażał sobie sieć elektrowni przesyłających do mieszkań i domów energię, która rozświetlałaby jego żarówki. Chciał budować gęstą sieć elektrowni i rozsyłać z nich prąd. Ale prądnice prądu stałego były bardzo awaryjne. Edison przedstawił problem swojemu świeżo zatrudnionemu naukowcowi, Nikoli Tesli. Rzucił mu wyzwanie. Powiedział: nasze prądnice ciągle się psują, zrób coś z tym, a dam ci 50 tysięcy dolarów premii. Problem wydawał się nierozwiązywalny, ale młody wynalazca po raz pierwszy dał pokaz swojego geniuszu. Parę miesięcy zabrało Tesli udoskonalenie prądnic. Wrócił do Edisona i powiedział: zrobiłem, o co prosiłeś, a teraz czekam na 50 tysięcy dolarów. A ten na to: chyba nie łapiesz amerykańskiego poczucia humoru, to był żart. Witamy w czasach bandyckiego kapitalizmu. Okpiony przez szefa, po zaledwie kilku miesiącach pracy Tesla rozstał się z Edisonem. Odszedł, bo nie tylko czuł się oszukany, ale też zdruzgotany chciwością Edisona.
Problemy z dystrybucją prądu stałego skłoniły Teslę do poszukiwania lepszych rozwiązań. Był przekonany, że prąd przemienny znacznie lepiej nadaje się do zastosowania w energetyce. Edisonowski prąd stały płynie w jednym kierunku przy stałym napięciu. Prąd przemienny regularnie zmienia kierunek przepływu przy zmiennym napięciu. Rozwiązanie Edisona miało jedną fundamentalną wadę. Niskonapięciowy prąd z jego elektrowni docierał na odległość najwyżej 1,5 km. Prąd przemienny nie miał takich ograniczeń, a przy wysokim napięciu można go było przesyłać na setki kilometrów bez straty mocy. Od czasów Tesli dokonał się znaczny postęp, ale wykorzystujemy tę samą zasadę. Ale w czasach Tesli nauka uznawała jego idee za mrzonki. Tesla wystąpił przeciwko głównemu nurtowi nauki. W owym czasie uważano, że prądu przemiennego nie da się okiełznać w żaden praktyczny sposób. Po latach ciężkiej pracy Tesla zdołał zainteresować swoimi pomysłami bogatego inwestora. George Westinghouse, milioner, wynalazca pneumatycznego hamulca kolejowego, przyszedł do Tesli i powiedział: prąd przemienny, tak? To brzmi nieźle. Plan Westinghouse'a był prosty. Z pomocą Tesli rozwijać sieć przesyłową prądu przemiennego. Rozpoczęła się tak zwana wojna prądów pomiędzy systemem prądu przemiennego Tesli i prądu stałego Edisona. Stawką było rozświetlenie świata i nieograniczone zyski. W 1893 roku decydujący cios w wojnie prądów zadał Tesla, kiedy jego system doczekał się międzynarodowego debiutu. Oto ziścił się najgorszy koszmar Edisona. Wszyscy zakładali, że to Edison rozświetli pierwszą wystawę światową zasilaną elektrycznością, ale kontrakt zdobył Westinghouse, uzbrojony w patenty Tesli. Aby zrozumieć, jak ważna była to chwila, należy przypomnieć sobie, jak wówczas wyglądał świat. Jedynym źródłem światła były świece i lampy naftowe. Wtedy otwarto wystawę światową i nagle stała się jasność. Zapłonęły tam dosłownie setki tysięcy żarówek. Czegoś takiego jeszcze nie widziano. Nadchodziła wielka zmiana. Sukces Tesli na wystawie światowej w Chicago w 1893 roku rozwścieczył Edisona, który w odwecie rozpętał medialną nagonkę, jedną z najbrutalniejszych w historii. Edison przegrał, ale nie przyjął tego do wiadomości. Edison wydawał broszury ostrzegające przed prądem przemiennym. Jego wspólnicy uśmiercali prądem psy, konie, a nawet słonia na ulicach Nowego Jorku, aby przekonać ludzi, że prąd przemienny jest zbyt niebezpieczny. Edison wspierał też pomysł wykorzystania prądu przemiennego do zasilania krzesła elektrycznego, aby wzbudzić negatywne skojarzenia z systemem Tesli. Ale oszczercza kampania nie zdołała przesłonić zalet tych rozwiązań. Dysponując lepszą techniką, Westinghouse i Tesla przystąpili do rozświetlania Ameryki. Do tego potrzebne im były źródła energii. Tesla wpadł na wspaniały pomysł. Postanowił okiełznać moc Niagary i przesyłać ją do Buffalo w stanie Nowy Jork. Wydrążył w skalę 30-metrowe studnie, przez które płynęła woda poruszająca turbiny. Zaczął od 8 milionów voltów napięcia, wartości wówczas oszałamiającej. Elektrownia ruszyła 25 sierpnia 1895 roku i wytwarzała prąd do 1961, kiedy otwarto jej następczynię, nowocześniejszą, ale działającą na tej samej zasadzie. To jeden z naszych zespołów prądotwórczych. Cały waży około 1000 ton. Woda, która przepływa dokładnie pod nami, wprawia w ruch turbinę. Turbina kręci się i obraca wał, który porusza wirnik generatora. Wszystko razem wiruje z prędkością 120 obrotów na minutę. Cała ta budowla jest prawdziwym cudem techniki. Zastosowane tu rozwiązania są fenomenalne.
structure is a real engineering marvel. The technology involved is phenomenal. Nikola Tesla był genialny. Dzięki jego pomysłom potrafimy dziś przesyłać prąd na ogromne odległości. Sieć energetyczna to największy wynalazek minionego wieku. Z rozwiązań Tesli korzystamy do dziś. To jemu powinniśmy dziękować za to, że mamy prąd, którym zasilamy nasze lampy, komputery i którym ładujemy komórki. Rozświetlając całe miasta, Tesla stał się najpopularniejszym wynalazcą na świecie. Pokonał Edisona, ale nie spoczął na laurach. Ambicja popchnęła go do pracy nad kolejnymi wspaniałymi wynalazkami, ale także do wojny z bardzo niebezpiecznymi ludźmi. A teraz fragmenty programu z nowej serii Tesla – Niebezpieczny umysł. Pytamy o dwie rzeczy. Czy Tesla stworzył super broń oraz czy został zamordowany z jej powodu? Wziąłem na warsztat odtajnione teczki FBI, które mogą napisać naszą historię od nowa. Dokument stwierdza, że kiedy znaleziono zwłoki Tesli, nieznani sprawcy włamali się do jego sejfu. Tesla przypuszczał, że jego broń mogłaby strącać samoloty z odległości 400 km. Wierzył, że potrafiłaby przesyłać do odległego celu 1,5 gigawata mocy. Wtedy brzmiało to absurdalnie i, szczerze mówiąc, brzmi tak do dziś. To jakby wziąć piorun, wystrzelić i porazić nim cel. Dokumenty dowodzą, że Tesla pracował nad promieniem śmierci i pokazują, że okoliczności jego śmierci były bardzo podejrzane. Czy mamy wystarczające możliwości techniczne i dość informacji, by zbudować promień śmierci? Tak, sądzę. Jest to możliwe. Niestety brakuje nam wielu danych. Jeśli ta broń istniała, mogła być powodem zamordowania Nikoli Tesli. Posiłkując się odtajnionymi teczkami FBI, trzej eksperci, były żołnierz, Tesla pracował nad promieniem śmierci. Historyk był najważniejszym wynalazcą nowoczesnego świata, ale społeczeństwo zapomniało o nim. Oraz konstruktor. Nie bez powodu jeszcze nikt tego nie zrobił. To niebezpieczne i nie jestem pewny, czy zadziała. Badają być może największą akcję dezinformacyjną XX wieku. Miał tajemnice, które odkrywamy do dziś. Świat oszalał na punkcie dronów. Dawniej były one wyłącznie narzędziem wojskowym, ale dziś są wszędzie. Można je kupić w sklepie. Pozwalają nam inaczej spojrzeć na świat. Koncern Textron jest jedną z czołowych innowacyjnych firm w dziedzinie wojskowości i komercyjnych bezzałogowych aparatów latających. Wygląda jak zabawka, ale nią nie jest. Nasze maszyny znajdują zastosowanie w pożarnictwie, wojsku, badają huragany, latają tam, gdzie nie mogą latać ludzie. W każdej danej chwili gdzieś na świecie jeden z nich jest w powietrzu. To nasze oczy na niebie pokazują, w co się pakujemy, w efekcie ratując nam życie. Aparat w sieci. Brawo. Drony są na ogół sterowane falami radiowymi, impulsami energii mogącymi pokonywać ogromne odległości. Można ich używać do przesyłania rozmaitych informacji, dźwięku, danych, komend zdalnego sterowania. Tesla przez wiele lat interesował się potencjalnymi zastosowaniami radia. Chciał stworzyć telegraf bez drutu. Problem przesyłania informacji budził wówczas wielkie zainteresowanie. Telegraf istniał od dziesięcioleci, ale opierał się na przestarzałej sieci tysięcy kilometrów drutów. Naukowcy eksperymentowali z przesyłaniem informacji drogą radiową, ale nie potrafili zapanować nad nadawanym sygnałem. Tesla zaproponował pomysłowe rozwiązanie wykorzystujące iskiernik, które umożliwiało kontrolowanie emitowanej fali.
Kiedy opanujemy zasadę przesyłania informacji na odległość, możemy ją wykorzystać na wiele różnych sposobów, na przykład do zdalnego sterowania. Tesla przeprowadził słynny pokaz w Madison Square Garden. W basenie z wodą umieścił łódź mniej więcej tej wielkości i sterował nią z oddalenia przed zdumioną publicznością. Za pomocą nadajnika iskrowego Tesla przesyłał do łodzi komendy sterujące. Mógł zatrzymywać i uruchamiać silniki, a nawet błyskać światełkami. Okrzyknięto go szarlatanem, twierdząc, że w łodzi pływa bardzo mały człowiek. Wtedy pomysł zdalnego sterowania nie mieścił się ludziom w głowach. Koncepcja sterowania pojazdami na odległość wyprzedzała swoje czasy i dawała niemal nieograniczone możliwości. Zdalne sterowanie to drony, autonomiczne auta, zastosowań jest bez liku. Tesla dał nam w ogólnym sensie prototyp systemu bezzałogowego. Od tamtych czasów technika bardzo poszła naprzód. Nasza łódź to uniwersalny, bezzałogowy pojazd nawodny. W zasadzie jest tym samym co łódź Tesli, tylko na większą skalę. Może służyć na przykład do zwalczania min. Myślę, że gdyby Tesla zobaczył, co robimy, powiedziałby, rozwiązaliście kilka problemów, ale możliwości są znacznie większe. Nowatorskie idee Tesli miały stać się fundamentem nowoczesnych systemów radiowych. W 1897 roku Serb zgłosił wniosek patentowy na swój nadajnik. Kiedy Tesla pracował nad tym, co dziś nazywamy radiem, te koncepcje badało wielu naukowców na całym świecie. W Anglii nad wykorzystaniem fal radiowych w komunikacji pracował Włoch Guglielmo Marconi. Był synem włoskiego szlachcica i dziedziczki fortuny Jamesonów, tych od whisky. Jego rodzina miała pieniądze. Jak większość ówczesnych wynalazców, Marconi także miał problemy z generowaniem fal radiowych, dopóki nie użył wynalazku Tesli. Tesla opublikował wszystkie swoje prace z dziedziny radiotechniki dla dobra ludzkości. Dla Marconiego był to po prostu biznes. Kiedy więc Marconi przesłał pierwszy sygnał radiowy przez Atlantyk za pomocą przerobionego urządzenia Tesli, podziw świata skupił się na Włochu. I tak oto ktoś zarabiał na patencie już dawno zgłoszonym przez Teslę. Wielu ludzi sądziło, że to Marconi wynalazł radio i dlatego to jemu przyznano patent. W 1904 roku popularność i wpływy włoskiego inżyniera skłoniły amerykański urząd patentowy do odebrania Tesli patentu na radio i przyznania go Marconiemu. Tesla nie rozumiał implikacji tego, co się działo i bardzo przez to cierpiał. Firma Marconiego przerodziła się w RCA, która do dziś jest wielką korporacją. Odebranie patentu było jedną z najboleśniejszych niesprawiedliwości, jakie spadły na wynalazcę. Dopiero w 1943 roku, pół roku po śmierci Tesli, Sąd Najwyższy uchylił decyzję urzędu. Zbyt późno, by ocalić dziedzictwo geniusza. Mnie uczono w szkole, że radio wynalazł Marconi. Nie wiem dlaczego. Mnóstwo rzeczy, które zawdzięczamy Tesli, przywłaszczyli sobie inni ludzie. Radio Tesli dało nam telewizję, telefonię komórkową, łączność ze statkami kosmicznymi, w tym z Voyagerem, który opuścił Układ Słoneczny. To wszystko dzieło Tesli. Mimo że świat nie zapewnił Tesli należnego uznania, porażka nie zniechęciła zbuntowanego wynalazcy. Rozmyślał już nad nową superbronią, tak potężną i pomysłową, że wydaje się futurystyczna nawet dziś. A teraz kolejne fragmenty programu Tesla – Niebezpieczny umysł. Zbudujemy promień śmierci. To wielka maszyna, która gromadzi ogromną dawkę energii i razi nią cel, niszcząc go. Rzecz w tym, że to niebezpieczne. Gotowi? Co to było? W 1943 roku zwłoki Tesli znaleziono w jego pokoju hotelowym.
Według niedawno odtajnionych materiałów FBI, ktoś włamał się do jego sejfu. Dlaczego FBI interesowało się Teslą? Nie był gangsterem ani szpiegiem. Po co federalnym setki dokumentów o wynalazcy? Co wiedział Nikola Tesla? Czy został zamordowany? Wśród wzgórz Tennessee kryje się ośrodek badawczy, gdzie zbudowano pierwszą bombę atomową. Dziś powstają tu najnowocześniejsze silniki elektryczne na świecie. Oto Narodowe Laboratorium Oak Ridge. To nasza pracownia elektromechaniczna. Tu powstają nasze pojazdy elektryczne. Ta technika przyszłości ma swoje korzenie w innowacjach dokonanych przez Teslę ponad 100 lat temu. A wszystko zaczęło się od wizji. Myślał o elektryczności, próbował ją sobie wyobrazić i zobaczyć. Pewnego razu wydało mu się, że widzi nad głową wirujące pole magnetyczne. Pole zatrzymywało się i zaczynało wirować w drugą stronę od razu z pełną szybkością. Wtedy uzmysłowił sobie, że pole magnetyczne może być częścią realnego świata. Wizja stała się inspiracją dla jednego z najpopularniejszych wynalazków Tesli – silnika indukcyjnego. Nowoczesne silniki działają na tej samej zasadzie, którą Tesla obmyślił ponad wiek temu. Tesla przyjrzał się współczesnym silnikom prądu stałego z ich iskrzącymi komutatorami i uznał, że stworzy coś lepszego. Skonstruował układ zasilany wielofazowym prądem przemiennym, wytwarzającym wirujące pole magnetyczne, które wprawiało w ruch wirnik. Już nie będzie szorujących o styki szczotek. To wydajne i trwałe rozwiązanie uważa się za jeden z najbardziej udanych wynalazków w historii. Silniki elektryczne są wszędzie wokół nas, w lodówkach, mikserach, komputerach, w fabrykach, elektronarzędziach, windach, pociągach. Silnik Tesli stał się inspiracją dla jednej z najbardziej nowatorskich firm motoryzacyjnych, nazwanej zresztą jego nazwiskiem. Im szybciej przejdziemy na stabilny transport, tym lepiej. Koncepcja silnika indukcyjnego była tak obiecująca, że długoletni sponsor Tesli, George Westinghouse, zaryzykował fortunę, inwestując w rozwój wynalazku. Miał się stać nowym standardem w amerykańskim przemyśle. Kontrakt opiewał na niebotyczne kwoty. W przeliczeniu na dzisiejsze dolary Tesla miał otrzymać 1,5 miliona w gotówce, 50 tysięcy miesięcznie oraz $65 za każdego konia mechanicznego mocy w każdym z wyprodukowanych silników. To wystarczyłoby, by Tesla do końca życia nie musiał się martwić o fundusze na swoje projekty. Zaczął się dla niego okres sukcesów i sławy. Gambit Westinghouse'a opłacił się. Silnik indukcyjny szybko upowszechnił się w domach i fabrykach, choć nie w motoryzacji. W minionym wieku napęd spalinowy oferował znacznie większy zasięg i krótszy czas tankowania. Obecnie to się zmienia, a konstruktorzy z Oak Ridge łączą pomysły Tesli z nowymi rozwiązaniami, które mają sprawić, że elektryczne auta staną się standardem. Jednym z ważnych problemów jest bezprzewodowe ładowanie. Auto stanie nad cewką w posadzce garażu i akumulator sam się naładuje. Do tego koncepcja zelektryfikowanych dróg, na których samochody ładowałyby się podczas jazdy. Dzięki Tesli tworzymy przyszłość. Wkrótce po tym, jak Tesla podpisał swój lukratywny kontrakt, w jego życiu nastąpił kolejny zwrot. Wielki kryzys podciął skrzydła Westinghouse'owi, który w desperacji zrewidował swój układ z Teslą. Westinghouse powiedział, nie mogę ci tyle płacić, inaczej grozi mi bankructwo. A Tesla na to, naszym bogactwem jest przyszłość. I podarł umowę. Zrezygnował z honorariów wartych biliony dzisiejszych dolarów.
Ten wielkoduszny czyn uratował koncern Westinghouse'a, ale dla Tesli był początkiem końca dobrych czasów. Westinghouse nie zapłacił mu już ani centa. W efekcie Tesla nie miał za co rozwijać swoich pomysłów. Marny był z niego biznesmen, a inni chętnie to wykorzystywali. Ta impulsywna decyzja przekreśliła szansę Tesli na bogactwo, co jednak nie zaszkodziło jego błyskotliwemu umysłowi. Tesla był w formie, gotowy tworzyć kolejne zadziwiające wynalazki, torujące drogę smartfonom, systemom zasilania bezprzewodowego, a nawet broniom masowej zagłady. Człowiek, który wynalazł XX wiek, dopiero się rozkręcał. Oto kolejne fragmenty programów z serii Tesla – Niebezpieczny umysł. Przenosił się z jednej pracowni do drugiej. Zostawił ślady na całym świecie. Same szczątkowe dane – to nie byle co. Musimy znaleźć tunele. Chodzimy po świętej ziemi. To Warden Cliff, ostatnie zachowane laboratorium Tesli. Jeśli ukrywał dokumenty w tunelach, to możemy chodzić po zakopanym skarbie. Co tam masz? Coś twardego. Stary, mamy coś. Wszyscy są? 10 sekund. Uwaga. Zaczynajmy. Badamy różne rzeczy, części samolotów, turbin wiatrowych, wszystko, w co może trafić piorun. Firma NTS Lightning Technologies prowadzi badania pomagające chronić samoloty przed piorunami. Każdy samolot co najmniej raz w roku obrywa piorunem. Jesteśmy pionierami badań w tej dziedzinie. Za pomocą modeli ustala się, gdzie piorun uderza najchętniej. Producenci chcą wiedzieć, jak się chronić. Pioruny są groźne i lepiej nie ryzykować. Ten symulator burzy nie istniałby, gdyby nie geniusz Nikoli Tesli. Tutaj dzieje się cała magia. Układ jest bardzo podobny do pierwszych transformatorów rezonansowych Tesli. Wieża ładuje się prądem po sam szczyt, a drugi koniec podłączamy przewodem do badanego obiektu. Napięcie wynosi 2 400 000 V. Zagrożenie jest bardzo realne. Tak jak inżynierowie NTS, Nikola Tesla pragnął okiełznać niezwykłą moc błyskawicy. W tym celu stworzył jeden ze swoich najbardziej zdumiewających wynalazków. Transformator Tesli. Transformator Tesli zawiera dwie cewki, które współpracują ze sobą, gromadząc ładunek o olbrzymim napięciu. Za każdym razem, kiedy prąd w obwodzie pierwotnym zmienia kierunek, pompuje kolejną porcję energii w obwód wtórny. Napięcie rośnie, aż w końcu następuje wyładowanie. Tesla wynalazł swój transformator w Colorado Springs, szukając sposobów na bezprzewodowe przesyłanie energii elektrycznej na odległość. Wymarzył sobie system dostarczający prąd konsumentom na całym świecie. Wiedział, że byłby on wydajniejszy i tańszy niż sieć słupów i kabli. I tak tani, że elektryczność kosztowałaby grosze albo nic. Aby osiągnąć swój cel, zamierzał obstawić naszą planetę tuzinami transformatorów, generujących potężne pole elektromagnetyczne, z którego można by czerpać energię bezprzewodowo z każdego zakątka świata. Tesla obmyślił kilka metod transmisji energii. Jedną z nich było elektryzowanie stratosfery i pobieranie z niej energii za pomocą czegoś w rodzaju promienia. Tesla był szlachetnym człowiekiem. Chciał zapewnić ludziom dostęp do energii nie dla pieniędzy, ale by ułatwić im życie. Ale najpierw musiał zainteresować świat swoimi pomysłami. Rozpoczął więc publiczne pokazy, demonstrując zadziwiającą moc transformatora Tesli. Na słynnej fotografii Tesla trzyma niepodłączoną żarówkę, która świeci sama z siebie. To było niesamowite.
Tesla wiedział, że opracowanie systemu darmowej energii będzie kosztować krocie. Zwrócił się więc o pomoc do inwestora o bardzo głębokich kieszeniach. J.P. Morgan był magnatem finansowym. To od niego rząd pożyczał pieniądze, kiedy miał kłopoty. Tak potężnym był człowiekiem. Wyścig pionierów łączności radiowej trwał. Tesla wiedział, że Morgan będzie chciał zarobić na nowej technice. Powiedział mu więc, że wieże transformatorów mają być częścią nowego, wysokonapięciowego telegrafu bez drutu. Powiedział Morganowi, że będą to nadajniki. Ani słowem nie wspomniał o przesyle energii. W marcu 1901 roku Morgan dał Tesli $150,000, za które wynalazca kupił 80-hektarową posiadłość Wardenclyffe na Long Island. Tam wybudował prototyp, pierwszą z wież, które miały wyrosnąć na całym świecie. 57-metrową konstrukcję wieńczyła kopuła o średnicy 21 metrów, elektroda olbrzymiego transformatora Tesli. 4 na 4 na 37 metrów. Wardenclyffe miało być jego największym wynalazkiem, rażących ziemię niewyobrażalną mocą symulowanych piorunów. Transformator Tesli znajduje zastosowanie do dziś, pomagając w pracach nad techniką przyszłości. Wszyscy są? Włączam zasilanie. Uwaga! Generator uziemiony. Jedno poszło po krawędzi spływu. To najfajniejszy rodzaj fizyki, jaką można się zajmować. Pioruny są potężne i przerażające, a my wytwarzamy je w laboratorium. Dwa poszły od nosa. Te miejsca wymagają szczególnej ochrony. Rozpoczęcie budowy wieży w 1908 roku wzbudziło nie lada sensację. Powtarzano fantastyczne plotki o niezwykłych możliwościach tajemniczego urządzenia. Podobno pewnej nocy Tesla włączył wieżę i rozświetlił błyskawicami okolice, przerażając sąsiadów. Nikt nie wiedział, co się dzieje. Czegoś takiego nie widziały ludzkie oczy. Aby rozbudować swój prototyp w działający model systemu przesyłu energii, Tesla poprosił Morgana o dodatkowe fundusze. Ale wtedy sukces transatlantyckiego nadajnika Marconiego przekreślił nadzieje wynalazcy. Kiedy Marconi przesłał pierwszy sygnał radiowy przez Atlantyk, zanim ukończono Wardenclyffe, Morgan oznajmił: gra skończona, ktoś cię ubiegł. Na wieść o tym Morgan zakręcił kurek. W Wardenclyffe wstrzymano wszelkie prace. Tesla był zdruzgotany. Według niektórych źródeł przeżył załamania nerwowe. Budowla niszczała. Smutny symbol odebranego marzenia. Historia Tesli to historia geniuszu podcinanego własną ekscentrycznością. Tesla nie mógł pojąć, że świat nie podziela jego zaangażowania i nie poświęci się tak jak on dla realizacji wizji. W 1917 roku wieżę rozebrano i sprzedano na złom. Plan podarowania światu darmowej energii znikł wraz z nią. Gdyby Tesla dostał te pieniądze, kto wie, jak dziś wyglądałby świat. A oto fragment programu dokumentującego śledztwo, które może napisać historię Tesli na nowo. Tesla, niebezpieczny umysł. Nie przyjechaliśmy do Serbii, żeby podziwiać widoki. 38 tysięcy dokumentów. Czy to zostało opublikowane? Nie. Czy to promień śmierci? Z całą pewnością. To znaczy, że promień istniał. Nikola Tesla był wizjonerem. Tesla przewidział powstanie czegoś, co dziś nazywamy smartfonem. W wywiadzie dla Colliers powiedział: ludzie będą nosili w kieszeniach urządzenia do przekazywania informacji. Będą przesyłać nimi swój głos, muzykę, fotografie, filmy. Rzecz jasna, pomysł uznano za szalony. A jednak Tesla opisał urządzenie, które dziś nosi w kieszeni każdy z nas.
Czy Nikola Tesla, człowiek, który wynalazł XX wiek, stworzył też pierwszą superbroń? I czy zginął z jej powodu? 5, 4, 3, 2, 1. Koncepcja niszczenia celów za pomocą skupionej wiązki czystej energii zawsze budziła wielką sensację. Lockheed Martin to amerykański koncern zbrojeniowy produkujący najnowocześniejsze samoloty, okręty i systemy uzbrojenia. Lockheed Martin ma długą tradycję budowania laserowych systemów broni. Nowoczesna technika pozwala nam budować lasery o dużej mocy, ale zwartej budowie. Pogoń za przewagą militarną zawsze była motorem postępu technicznego. W czasach, kiedy świat stał na krawędzi wojny, Nikola Tesla wymyślił coś, co można nazwać pierwowzorem lasera. Mieliśmy za sobą pierwszą wojnę światową. Na świecie zachodziły gwałtowne zmiany. Miało to wpływ także na rządy, które na gwałt umacniały swoją władzę. Dla ponad 70-letniego Tesli to był trudny czas. O Tesli powoli zapominano. Porażka Wardenclyffe i utrata patentu na rzecz Marconiego zniechęciły Tesle. W dodatku miał kłopoty z uzyskaniem funduszy od bogatych inwestorów, swoich zwykłych źródeł. Tesla, zdecydowany przeciwnik wojny, dostrzegł w swoich wynalazkach sposób na zapobieżenie globalnemu konfliktowi. W latach 30. istniały już samoloty dość duże i potężne, by latać przez ocean i bombardować miasta. Wszyscy bali się Hitlera i jego planów zawładnięcia Europą. Wykorzystując własne wynalazki, Tesla obmyślił broń, która miała chronić kraj przed bombowcami. Nowy wynalazek Tesli szybko ochrzczono mianem promienia śmierci. Miała to być sieć wież, podobnych do tej z Wardenclyffe, służących do rażenia celów skoncentrowanymi wiązkami wyładowań elektrycznych. Tesla powiedział, buduje broń mogącą porazić z dużej odległości całą flotę samolotów. Wojna będzie nie do wygrania. Idea Tesli wyprzedziła swoje czasy. Wiele pokoleń później specjaliści wciąż głowią się nad sposobami zestrzeliwania samolotów wiązkami energii. Lockheed Martin znalazł rozwiązanie. Opracowaliśmy system o nazwie Athena. Choć samej wiązki energii nie widać, gdyż to promieniowanie podczerwone, to możemy podziwiać skutki jej działania. Tutaj zniszczyliśmy nią samochód z odległości 1,5 kilometra. Testowaliśmy też jej skuteczność w zwalczaniu rakiet i dronów. Nikola Tesla chciał wykorzystać energię elektromagnetyczną do celów bojowych. Choć nasz system nie jest dokładnie tym, co wymyślił, w ogólnym zarysie właśnie tym się tu zajmujemy. 7 grudnia 1941 roku Japończycy zaatakowali Pearl Harbor. Dla Ameryki zaczęła się II wojna światowa. W tym czasie Nikola Tesla wycofał się już z życia publicznego. Po dekadach rozczarowań i braku wsparcia ze strony inwestorów, rozgoryczony Tesla wiódł życie pustelnika. Żył w odosobnieniu, zerwał niemal wszystkie kontakty towarzyskie. Stał się znacznie bardziej skryty. 7 grudnia 1943 roku Nikola Tesla zmarł w samotności w pokoju nowojorskiego hotelu. Niemal natychmiast po znalezieniu zwłok w pokoju zjawili się agenci FBI, którzy odkryli tysiące stron zapisków oraz opróżniony sejf. Jego zawartość, jak również okoliczności śmierci wynalazcy, do dziś pozostają zagadką.
Broń Tesli budziła wiele emocji. Zaraz, przecież ten facet pracował nad promieniem śmierci. A jeśli zdobyli go Niemcy? Rząd bał się, że te papiery wpadną w ręce wroga. Rozpuścił więc pogłoski, że FBI położyło łapę na broni Tesli. Niektórzy twierdzili, że Tesla przeprowadził tajną próbę promienia śmierci z zatrważającym skutkiem. Katastrofa Tunguska wytrąciła świat z równowagi. Był rok 1908. Na niebie nad Rosją zapłonęło światło. A potem wybuch. Podmuch zrównał las z ziemią. Połamał drzewa jak zapałki. Wybił stada reniferów. To tak, jakby wybuchła potężna bomba. Moim zdaniem Tesla chciał zademonstrować niszczycielską moc swojej broni, wywołując eksplozję w pobliżu bieguna. Powodem, dla którego wybuch nastąpił dalej, tam gdzie Tesla nie mógł celować, bo żyli tam ludzie i zwierzęta, były pewne geofizyczne właściwości Ziemi. To był dowód, że promień chybił. Podkamienna Tunguska jest na Syberii. Pracownia Tesli na Long Island. Jeśli poprowadzić linię od Long Island do bieguna północnego, a potem pociągnąć ją jeszcze dalej, dotrzemy na Syberię. Rosjanie wciąż głowią się nad tym, jakim cudem jeszcze przed erą atomu kawał ich kraju wyleciał w powietrze, rozniesiony megatonową eksplozją. Spodziewam się, że w ciągu najbliższych dziesięcioleci ta broń zostanie odtworzona. Któreś z państw zacznie ją produkować i nastąpi tak zwany nowy porządek świata. Bo ktokolwiek opanuje tę technikę jako pierwszy, będzie najsilniejszy na tej planecie. Niektórzy twierdzą, że Tesla został zamordowany z powodu promienia śmierci. Może zabito go, aby nie ujawnił swojego wynalazku? Miał w sejfie plany, które chcieli mieć wszyscy. Czy Tesla stworzył superbroń? Czy zginął z jej powodu? Czy zbudował promień śmierci? Czy broń dostała się w niepowołane ręce? Oto, czego chcemy się dowiedzieć. Zbudujemy promień śmierci. Nie bez powodu jeszcze nikt tego nie zrobił. To jak miotanie piorunów. Sam trzęsę portkami. Nie nazwali tego promieniem śmierci bez powodu. Wersja polska BTI Studios. Tekst Bartłomiej Ulatowski. Czytał Kacper Kaliszewski.